Ledwo słoneczko uderzy w okno złocistym promykiem, budzę się chorzy i świeży z antypaństwowym okrzykiem. Zanurzam się aż po uszy w miłej moralnej zgniliźnie i najserdeczniej uwłaczam Bogu, ludzkości, ojczyźnie. Komunizuję godzinkę, zatruwam ducha, a później albo szkaluję troszeczkę, albo gdy święto jest bluźnię. Zaśmiecam język z lubością, zniepawiam do złego kuszę, zakus mam bolszewickie i sączę jad w młode dusze. Czasem mnie wujcie odwiedza, miły, niechlujny staruszek. Czytamy sobie, czytamy Talmudzik, Szulchan Aruszek. Z wujciem i Jewrejem Brodatym, emisariuszem Sowietów, śpiewamy pierwszą brygadę, chodzimy do kabaretów. Od oficerów znajomych, wyłudzam w czasie kolacji, sekrecik jakiś sztabowy lub planik mobilizacji. Często mam misje specjalne, to w Druskiennikach, to w Kielcach. I wywrotowców werbuję na rozkaz Moskwy do Strzelca. Do domu wracam pogodny, lekki jak mała ptaszyna. W cichym mieszkaniu na chłodnej czeka drukarska maszyna. Odbijam sobie, odbijam, zielone dolarki śliczne, komunistyczną bibułę, broszurki pornograficzne. A potem mała orgijka w ramionach płomiennej hajki. Mam w domu taką sadystkę z odeskiej, czere zwyczajki. I choć mam milion rozkoszy od hajki krwawej i ryżej, to ciężko mi, nie na sercu, lecz wprost przeciwnie i niżej. Niech się ciężarem tym ze mną podzieli któryś z rodaków. Mój Boże, ile tam siedzi głupich endeckich pismaków.